Witam wszystkich, tutaj Tyranotronus. Rozpakujemy dzisiaj małą paczuszkę, w której najprawdopodobniej są karty Duel Masters. Tutaj są nożyczki. I tutaj rozpakujemy, dobra. Na razie jest tak. O. Już widać karty. Zacznijmy od tych. Mnie interesują tylko karty stworzeń. Nie interesują mnie karty czaru. Ciężko się to otwiera. Te koszulki nie są mi potrzebne. Mam inne. Spójrzcie, Rumblezaur Q, Choyade, Unheeding, czy jakoś tak, Kamikaze, Chainsaw Warrior, Missile Boy, Aquaguard, czyli Strażnik Wody, Prowling Elefish, Candy Cluster, Illusion Fish, a tutaj jest moja najważniejsza karta, zaraz ją pokażę, Holograficzny Gigargon. To jest dopiero karta interesująca. Teraz weźmy te karty. Te koszulki nie będą potrzebne, więc mogę je zniszczyć. Tu mamy Robak Tyran. Furail Seeker of Storms, czyli Furail Poszukiwacz Burz. Dianorg Moonlight Guardian. Aqua Vehicle, czyli pojazd Aqua. Aqua Rider. A tutaj mamy też ciekawą kartę. King Ripped Hide. Dobrze. I że to wszystko oryginalne. Nie żadne tam podróby niemieckie. Oj. Dobrze. Rebel, Seeker of Anchery, Laguille, Seeker of Skyfire, czy Laguille, nie wiem, jak to się wymawia. Forbidding Totem. Pinpoint Lunatron.
Dava Torrey, Seeker of Clouds. Draco Dance Totem. Ktoś jechał samochodem. Draco Dance Totem. Scalpel Spider. Three Faced Ashura Fang. Lemmik, Visor of Fraud. Viko, Vikorakis, czy jakoś tak, nie wiem jak to się wymawia. Splash Zebra Fish, taki właśnie. Stinger Horn, The Velver, nie, Delver, bo ja nie znam za bardzo angielskiego. Oraz Ford Mega Launcher, Ford Mega Cluster, przepraszam. Karta ewolucyjna, stąd ten symbol. Dobrze. Tak się prezentują moje nowe karty. Dziękuję bardzo za oglądanie.